Ty znowu te swoje dziwne rzeczy No to jest robisz. fajne. Tak wszystko ci lata przed oczami. Ale to fajnie wygląda. Dobra, koniec. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, już drugim naszej mrówczastej przygody. Jesteśmy jak ostatnio w terrarium i zrobimy dzisiaj kolejne jakieś fascynujące korytarze do jaj larw? Co składają mrówki? Larwy chyba. Do larw. Dobra, w sumie nie wiem co mówię, ale będzie fajnie. Tak sobie myślę. O, w ogóle nie przywitałaś się, przywitaj się. Właśnie, bo ty takie gadanie masz. No, witam wszystkich serdecznie. Tak, SKKF mnie dzisiaj zagadał. I może zrobimy sobie porządny domek, a nie jak to, cytując pewną osobę, szałas z drabinkami. Tak, ja w ogóle wpadłam na pomysł, skoro mamy już pszenicę, to można byłoby te świnki nasze, ten tegest tam daleko. Ja bym sobie zjadł. Smacznego. Tylko nie wiem co, mam tylko kwiatek. Sugerujesz te torty, co zostały tam wspomnę, że to chodzi. Możemy torciki oszamać. Tylko w którym to było wspomnę? To było tam chyba przy naszym domku. Ten mostek trzeba będzie poszerzyć, bo ostatnio się tam zabiłem. Albo na tym, nie wiem. Chyba tu. No. Czekaj, tu? Dobra, no to było gdzieś tu. I chyba tu. W ogóle słuchaj, nam widzowie strasznie płakali, żebyśmy naszemu pieskowi chociaż trochę światła dali. Zobaczymy, on żyje. Kości, to go ten udomowimy. Tutaj jest piesek. Czekaj. Tu jest. Żyje. Siedzi. Daj mu pochodnie. Mamy jakieś pochodnie? Mamy 6. Czekaj, ja mu jedną tam zaświecę. Dobra, to jedę po tort. O, w ciemności. Jak idziesz po tort? Ja ci dam zjadać tort cały. Ale wiesz co, tutaj nie ma tych tortów, to było jednak gdzieś indziej. To ja już wiem, gdzie to mogło być, chodź. Idę. Pieska tam zakop na nowo. A, jeszcze taka sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Te dziury w suficie, które były, to nie było miejsce, gdzie możemy uciec, tylko po prostu jak wgraliśmy tę mapę, to jakoś musieliśmy się dostać do środka, więc tam zrobiliśmy... O, prawie się zabiłem, dziurę. Więc wyjście poza terrarium musi być gdzieś indziej. Tak, popieram. O, tu są nasze świnki na rozmnożek, tylko gdzie był tamten nasz spawner? On nie był tam, gdzie schodziliśmy na dół po kobla? Nie wiem. Czy tu? O, tu jest tort. Tu. To jest tort? To co? O, to jest tort. Tak, też on bardzo mało życia daje. Tu jeszcze masz. Chodź, tu. Gdzie sobie trochę. Dobra. Co tu jeszcze jest? O nie, są te rybiki. Jakie lubię. Tam jest. A na dole jest zombiak. Paskudny zombiak? To co, to może pościnamy drzewka? To chodź, machniemy siekierkę, co? Spoko. To już w sumie takie klimatyczne, taka... Dziura w ziemi, jak hobbity mieszkały, czy też hobbici. Nie mamy z czego zrobić tej siekierki, wiesz? O. Bida w domu. Dobra, to ja posadzę trochę więcej zboża. To chodź, to idź może te świnki w tamtej tej rozmnóż. Piesek. Nie ma pieska. Pieska. W ogóle zapewne imienia nie ma żadnego drewna. Już zaraz będzie. Już jest, już mam dwa. O, łap. Łapie. Jest. O, dostałem achievement. Getting wood. To jest w ogóle bardzo śmieszne. Mi się nie podoba to, bo zawsze po każdym update'cie mi się i statystyki kasują i te. No mi tak samo, ale to jest śmieszne, bo getting wood jest takie mocno dwuznaczne po angielsku. To zawsze wszędzie dwuznaczności szukasz. Dobra, nie zombiak tutaj gdzieś mocno harkocze, wiesz? Zombiak? Ja słyszę te rybiki straszne. Nie lubię tego dźwięku. Dobra, dwie siekiery. Jej, dużo co to szaleje. Było? Ja mam już jakiś odruch wyrobiony, bo u mnie jak ktoś umrze na serwerze, to piorun go strzela. Tak patrzę, kto umarł?
Rybik umarł. Dobrze, idę tam tych dwóch drzewków, ja pójdę tu. No, o tu mi ewidentnie gdzieś charkocze. I znowu piorun. Ktoś nie żyje? A widziałaś kiedyś w ogóle podczas gry w Minecrafta elektrycznego creepera? Widziałam, ale to było jak się u kogoś na serwerze bawiliśmy i po prostu ktoś zespałnił takiego. A naturalnie występującego w dziczy jeszcze nie. Ja też nie. Za to teraz po tym update'cie 1.1 strasznie endermany mi się rozjuszyły i w moim grocie mi się spawnują. Dobra, ale mam to nic, drzewko. Ja je lubię bić. Jejku, ja dzisiaj zacząłem bić na swoim hardkorze, to pewnie zanim wrzucimy ten odcinek to już będzie, ale to było straszne, bo ja w życiu Endermana nie biłem tak naprawdę, a tam ja jeszcze jak umrę biję. To koniec. W ogóle jednego zacząłem bić, a potem gdzieś zniknął i się nigdy już nie pojawił. A też tak miałam z jednym i to też będzie na odcinku, ale odcinek ten akurat będzie we wtorek. No, to będzie w niedzielę, więc tak. Dobra, ja drzewka posadziłem. Mam 10 drewna. Przydałoby się jednak nieco więcej, ale musimy poczekać. Ja mam 25 drewna. No to ja mam 10. A gdzie masz dom? Puściłem tą trawę moje w kurze. Sobie, o, zapalę, bo się skupię się. Tutaj zostawię. Wszystko zostawię. I ja idę szukać tego zębiaka, co warkocze. Co mi warko to? Jak ten creeper słodko przez okno zagląda? O właśnie, ta mapa tak fajnie wygląda z Optifine'em. Tak. Creeper. Właśnie dla osób, które w dalszym ciągu pytają się, jak się przybliżenie robi Optifine'em. A jeszcze teraz w tej wersji, co ja mam, można sobie bardzo fajnie ustawić... Jabłuszka! Co? Smacznego. Jeden jabłuszka wypadają. Skończę, że można sobie fajnie ustawić, że trawa jest jednolita, nie trzeba dodatkowego modu do tego wgrywać. O, ja gdzie tego nie mam. To coś w opcjach się przedstawia? W opcjach musisz to mieć. Pobierałeś tego linku, co ja ci dałam. Którą Give wersję wziąłeś? Settings, standard w końcu. Tak? No to to ja już ci powiem, gdzie to jest. Wchodzisz sobie w... O, już znalazłem. Details bodajże. Tak, ostatnie. Swap kolor. W sumie dużo tych opcji tu jest. Mhm, jest się czym pobawić. O, można ten, wyłączyć śnieg. Też w sumie fajne. Dobra, a co właśnie zmieniło? A, better grass. Okej, rzeczywiście zmieniło się. Masz jabłuszka. Strasznie mi coś cię przerywało. A, dziękuję. Już sobie zjem. Mniam. Mówiłem, co ja mówiłem. Że nie rozmnożyłeś tych świnków. A powinienem? No, prosiłam cię o to. Au! Na głowę mi skoczyłeś. Aż serduszko mi zabrało. Dobra, idę do świnek. Tak, to ty to zrób, a Tutaj ja ten drzewo przez śnieg. ten czas zatnę. Uwaga. Mogę ponazywać świnki? Możesz, to ja wymyślę za to imię dla naszego pieska. Będzie Clemens i Klementyna. To jest Clemens. Dlaczego tak? Clemens zakochał się w Klementynie, jednak z początku Klementyna nie odwzajemniła tego uczucia. Dopiero gdy została podkuszona przeze mnie przez zboże, odwzajemniła uczucie do Klemensa i spodzieli pięknego synka Karolka. Ja chciałam pieska Karolek nazwać, ale dobra. O, jak słodko. Dobra, to już mamy trzy świnki. Zrobimy tej pochodnie, bo ciemno mają. Wiesz co, mamy trzy świnki i wilka. Jak nie patrzeć? No tylko wilka mamy pod podłogą. No to ja mu mogę tam ścieżynkę wykopać, żeby sobie się dostał do tych, do naszych świnek. Dobra, pochodnie. Ja mam cztery, jakbyś chciał. A do czego o, ci? Znalazłem węgielek. Masz Mogę cztery. Świnkom zrobić trochę światła. Masz tu ten. I co ja bym jeszcze... Jabłuszko sobie zjem, a co się będę. O, jeszcze mi się przypomniało, że łóżek nie mamy. I mamy, patrz, dwa mob spawnery dopiero znalezione. Trzeba byłoby poszukać jeszcze. Dobra, to idę do świnek. O, lag. To czekaj, idę z tobą. Nie zostaje mnie samej w tej norze. Dobrze. To są świnki. Idę.
O, tu jest zejście. A jak ty je rozróżnisz, która to jest Clemens, a która Klementyna? Klementyna ma pieprzyk na lewym policzku. To jest Klementyna, a to jest Klemens. Ten, co właśnie spadł na dół. A Karolek to ten mały. No Karolka to poznaje. On jest taki karolkowy. A tu ze ścianą słyszę Silver pisze, wiesz? Ze ścianą słyszę. Szyba, a raczej bedrock. Tego się zepsuć nie da. Czekaj sobie za drzwiami. Tutaj ja je słyszę. O, idź ode mnie, idź gadzie. O nie, ja mam serduszek. Oj. A ja mam dużo oj, myślisz. Oj. No oj, ale ty mi oj. Się nie nawijaj. O. Czemu one wszystkie na mnie poszły? Idź ty gadzie, idź ty mały też. No pięknie. Pięknie Magdalena, uważaj, pięknie. Bo kolejny. O mój Boże, czemu ja pojawiłem się w tym samym miejscu? Bierz go. Dobra. Zdychaj. No. Muszę jest trzeci spawner znalazłam. Gdzie jest ten spawner? Tutaj, za tym? Tu, tak, nie bij tego. Masz jeszcze ten? Kwiatek? Nie, zboże czy zboże? Mam. Mam jeszcze takie. Oj, jeszcze to ja takie. Tego nie chcę. Ja chciałam więcej zboża, bo na razie nam wychodzi na jeden chlebek, a nie... A! Boże! Skąd to się wzięło? Jak się rozsypałaś ładnie. Skąd o nie. Ty mi powiedz lepiej. Tego to ja nie wiem, ale to ty otworzyłaś puszkę Pandory. O nie, dostał Klementyna. Dostała. Jak zwykle wszystko to na kobietę. No kobieta się przekopała, to na kobietę. Skąd to wypełzło? Nie wiem. Stąd o, gdzieś. Ty chyba kolejny nie. Jest albo zbugowany, nie wiem. On jest zbugowany, ten malutki. Dobra, co ja chciałem? A, to może zbudujemy w końcu ten domeczek. A gdzie on by stał? Nie wiem. Możemy go tak zrobić trochę w powietrzu, bo tam u góry mamy w sumie całą powierzchnię nie zagospodarowaną. Więc no możemy zrobić takie ładne schodki jakieś i zrobić tam domek. Mhm. To mamy dość sporo drewna. Dobra, to ja porobię schodki. Zboże jeszcze pozbieram. Ty masz moje zboże? Znaczy nasze zboże? Mam, wyrzucam. To ja nam chlebka narobię, wiesz? O. Mamy 3 chlebki i 2 na ten, dla zwierzątek. Dobra, to ja zrobię gdzieś schodki. Schody do nieba. Ale patrz, przez to, że zginęliśmy, to przynajmniej nam się jedzenie naładowało i życie zregenerowało. Same plusy. No. Żyć, nie umierać, a raczej umierać i żyć. Tak. Czy coś. To czekaj, to. Dobra, zrobiłem schodki. Tam trzeba jakąś podłogę, tylko mi wziąłeś całe drewno. Chyba. A skąd ja to drewno mam? Wyrzuciłeś wypadło je ze mnie. Przy workbenchu je zostawiłeś. A, spoko, jeszcze w skrzynce jest dużo. To i tak ci oddam, ja idę... Idę, ja zrobię sobie kilo, wiesz, i pójdę coś może wykopię. No okej. Okay. No jakiś ten zawsze by się przydał, nie? No wiadomo. A, właśnie, trzeba będzie zrobić szyby. A na szyby potrzebny jest piasek. Oznacza to mniej więcej tyle, że czeka nas podróż na sam dół mapy. No to ja już idę podróżować, a ty tam możesz tworzyć zamek. Czekaj, tu się podróżowało chyba. Ja czekaj, pójdę z tobą. Dobrze, chodź. A nie wiesz co, może jednak odpuśćmy sobie, co? Czemu? Bo tam creepuś łazi. Ale no piasek jeden. Jest. Piasek o, jest widzi. Szkielet. Gdzie ty kostko widzisz? Przy piasku, jak sobie przybliżysz, to jest szkielet. A szkielet oznacza kości, kości jest. Oznaczają pieska. To ja skoczę, odniosę rzeczy, jakieś ceny do skrzyni, sobie mieczyk zrobię i zaraz wracam. No ale to... jakąś łopatę czy coś też możesz mieć. Spoko, zrobię. A, creepery, już się martwić nie musisz. Jemu się spadło. Dobra.
wiesz co? Znalazłam źródło tej wody. Takie latające w powietrzu? Tak, ale my nie mamy jeszcze tego wiaderka, bo mamy jedno z zadań, żeby zrobić nieskończone źródełko wody. Tak więc pierwsze co, to trzeba zrobić wiadro, czyli kolejne zadanie, wtedy będzie to zaliczone. To latające źródełko już widziałem, ono jest jakieś dziwne. Czemu to na dół się nie wzlewa? Nie wiem. Dobra, ja mam miecz, mam łopatę, mam kilof i siekierę. A tu ja siekiery już nie mam. No pająk spokojnie. Gdzie oni są? No, o, creeper. Dobra, creeper mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie piasek. To ten, co spadł. A gdzie ten szkielet? On gdzieś zniknął. Okej. Okay. On nas nie lubi. Dobra, ciemno tu jak w... Pająk jaskiniowy. Za tobą. Nie widzę. Za ścianą. Czekaj, ja sprawdzę, czy mam... Nie no, mam jasność na maksa i tak jest ciemno dość. On o, żelazo. Ej, on do ciebie poleciał. On mnie nie chce, on przy ciebie. Ale już ja u siebie zobaczę jasność. Nie, ja mam rozjaśnione. Czy masz jeszcze te pochodnie? Nie, bo tobie oddałam i do skrzyni. O, tu się to wiesz świeci. Co? To ja lecę po te pochodnie, ty sobie powalcz może z nimi. Ale to jest jakoś jasno strasznie. Nie a ten wiem, się akurat na mnie. Z tego. Może słuchaj lawa, co? Nie ma, to tak przez ścianę trochę świeci. Ja tutaj pokopię, zobaczę co tu jest. A w ogóle... Ciekawe co jest w dół. O, tego się też zepsuć nie da. To ja nie wiem skąd jest, gdzie jest wyjście z tej mapy. No to ja też nie wiem. Bo to na samym dole to chyba też jest bedrock. Wziąłem są cztery pochody. Też nie, no to jest niemożliwe, żeby dać dwie tekstury do jednego tego. Nie wiem, co to jest w takim razie. No ogólnie ja na samym... O, lawa, rzeczywiście. Znalazłem lawę. Albo jakieś zadanie chyba z lawą, nie? Albo żeby ją znaleźć, albo żeby wziąć wiaderko, ale chyba żeby znaleźć, wiesz? No to zobaczymy. Silverfish spadł i się zabił. Dobra, to ja pozbieram tego piachu dużo. Dobra, ja już lecę ci pomóc i ja mam jak coś pochodnie. Jest ten pająk jeszcze tu? Jest, sandstone. Czeka na mnie. Gdzie ty jesteś? Na samym dole mapy. Widzę twój nick. Widzę cię. Czekaj, bo mnie tu dwa pająki gonią. Jezu, jeszcze lagi mam. Mnie tu będą bić. Ej, ja ich bić nie mogę, one mnie mogą. A nie, zabiją. A to było piękne. Ja sobie piachu zbieram. Też ci zbieram. Mam takie złe przeczucie, że za tym sandstone'em gdzieś coś jest. Może jednak nie. Ale gdzieś tutaj musi być spawner jeszcze tych pajączków jaskiniowych, skoro nas atakowało. Bardzo możliwe. Dobra, tu jest lawa. Jest w sumie dużo tego ziemi i tak dalej. To... A, żwir mieliśmy znaleźć, czy nie? Mieliśmy. No to właśnie znalazłem. O, to super, to weź może jeden, tak ona pokazuje, że mamy. Zrobimy dekor jakiś w domku. Co z żwiru w ogóle można zrobić? Chyba tylko zapalniczkę, a jeszcze strzały. No, ja sobie zrobiłam stodołę u siebie na singlu. Z żwiru? Tak. O. W ogóle ostatnio odnalazłem filmik, który nagrałem z Minecrafta w wersji alfa, jak dopiero była ta zajawka na mamy? Minecrafta. No żelazo, mówiłem. No, a nie widziałam. Tylko do niego chyba trzeba kamiennego. Tak. A całe drewno zostawiłem, to nie zrobię workbencha. Jejku, jak ja ten swój świat zobaczyłem, to było takie śmieszne, bo wtedy nie było jeszcze żadnych maszyn z redstone'a, nie było jakichś... Zbierz mnie. Okej. Okay. Dlaczego ja się pojawiłam u świnek w zagrodzie? No bo tam jest spawn generalnie. Aha. Chyba, że nie pamiętałam o tym, że tu jest spawn. O, siekierka zapakowana. Dobra, to może ja wrócę do góry, mam trochę tych rzeczy. A
To ja też ostatnio wróciłam na ten mój pierwszy świat z pierwszych obcasów, tak zwiedzam i takie to wszystko, takie no, takie pierwsze, takie pierwotne się wydaje, takie fajne, nie? I to, no. Tak, aż pomyślałam, żeby odcinek z tego jakiś nakręcić, ale w ogóle nie. Największym moim osiągnięciem wtedy było to, że zrobiłem tory i minecarta, przejazd był przez wodospad. To było takie tajne wejście za wodospadem. Dobra. Mi się tam moje kopalnie strasznie podobały. Wrzucam wszystko do skrzyni. Dobra. Tak chyba najbezpieczniej, w razie jakbyśmy zginęli, co? Dobra, to ja będę palił w piecu drewnem. No ja patrzę, czy nasz piesek. Żyje nasz piesek. Myślę, że 32 szyby starczą, nie? Chyba tak, ale my byśmy robili takie, wiesz, szyby, a nie klocki szkła, co? No to potem i tak się robi z szyby. Dobra, to ja idę robić dalej domeczek latający. To ja pójdę pod zadania, teraz, wiesz? Jak już tak patrzę na te schodki, to tak będzie fajnie wyglądać. Już to czuję. No w tej kwestii na ciebie liczę. Siup, dobra, to tak, co my mamy tu zrobić? Mamy mieć ten... jedzenie. No to w sumie mieliśmy jedzenie z zombiaka ostatnio. Chleb dzisiaj zrobiłam i zwierzątka na jedzenie mamy. To można zdjąć. Mamy znaleźć i przetopić piasek. To już się robi, nie? Nom. No to już zdejmujemy. Mieliśmy znaleźć gravel, to też zdejmujemy. Co tu jeszcze? Mamy zrobić szkło, no to w sumie też się robi. No to szkło już powinno jakieś być. No to dobra, już tutaj tak zdjęłam. Mamy zrobić nieskończone źródło wody, to potem. Mamy zrobić w ogóle generator kobla, wiesz? No to spoko, można zrobić, jak kubełki będą. No kubełki jakieś trzeba zrobić. Trudne nie jest. Po tym jak 10 razy z rzędu sfailowałem i mi się obsydian zrobił, to już na pamięć wiem, jak to zrobić. Fajnie. Ja nigdy u siebie na singlu nie robiłam generatora kobla, jakoś nie był mi nigdy potrzebny. Ja tylko na tym skyblocku robiłem. A jakoś mnie nigdy skyblock nie pociągał, ale to jakoś ta mapka mi się nie podobała. Nie no, fajny jest, tylko fajny był na samym początku, a teraz się wszyscy na niego rzucili, więc już trochę się przejadł. Fajny jest w kogoś, ale no, nie to, żebym ja sobie w niego grała. Fajne jest też to, że każdy, kto w niego gra, ma całkowicie inną wyobraźnię i tak naprawdę zaczynasz z takiej malutkiej wysepki, a potem każdy świat jest zupełnie inny i to też jest spoko. Ja na przykład sobie zrobiłem wszystko z drewna, jak patrzę mu kapitana Sparkleza, to z kolei ma wszystko z kobla, jakieś takie piętrowe i tak dalej. Weźcie mi coś tutaj, no, daj do robienia. Jakieś coś. No tylko drewna nie ma. No drzewków też na razie nie ma. Ja mam tylko sadzonki, niestety. Wyrosną, ja też. To wiesz co, to ja sobie... Ty masz kilo drewniany może? Mam. Mój też, ten, co wtedy się wysypał? Mam na pewno ten, a jak jeszcze jakiś mam, dobra, to w skrzyni jest. Nie, to ja chcę jeden. Pójdę kobla na kopię, zrobię... O, slime! Jakiś łudziutki. Pójdę trochę kobla sobie na kopię, nie? I zrobię kilo z kobla i pójdę to żelazo wydobędę. Chyba, że mnie coś zje tam na dole. Znając moje szczęście. O, dwa creepusie są. Miałem szkieleta ubił, ale póki co się zgubiłem. O, znalazłem. Ty się zgubiłeś? Jak chcesz, to chodź. Mamy trzy szkielety. Dobra, już zaraz idę. Tylko. Dobra, super. Czy to bym poszło, ale to zaraz te creepery przyjdą. Tu kostki na mnie czekają. Dobra, nadciągam. Tylko nie wiem, gdzie jesteś. A już wiem. Tam, gdzie zwykle. W mordowni, wiesz? No to inaczej tego nie nazwiesz, jak mordownia. Kurczę, jak schodzę tymi schodkami z ziemi, to już się czuję jak taka mrówka. A na ciebie się creeper zapatrzył. O, jak leci, jeju. Dobra, idę do szkieletów. O, to wiesz co, to ja tam sobie tego kobla jednak nakopię przy tobie. O, ile tutaj tego jest paskudztwa. Oj. To ja może jednak wolę do creeperków. Dobra, idę tam na dół.
Siemano panowie. Ale niestety to jest prywatna impreza i z takim obuwiem nie wejdziecie. Aż pójdę, zobaczę, jak ty jadajesz. Jezu, no. Uwaga. Boże, do mnie się te pająki wstrętne zanadziły. No ja mam 3 kości, więc jest fajnie. A ja, ale sobie tutaj się dokopię do kobla. Gdzie ty jesteś? Przy wejściu naszym. Kurczę, to jest tak ciemno. Dobra. O nie, ja tam nie idę. A, odwrót. Dobra, na 1 kilo mam. Dobra, to ja zrobię mączkę. Jezu, kostną. Po ścianach gdzieś strzelały te szkielety do ciebie. Kostną mączkę. A może się uda nam pieska udomowić? Może jakiś sprzedawczyk będzie, że za 1 kość pójdzie, co? No więcej mu nie dam, mam tylko 3. Nie, no to 2 możesz mu dać, no nie bądź sknera dla pieska. O, drzewko nam jedno wyrosło przy okazji. A gdzie jest nasz domek? Tam. Tu? Tu. Domek, norka. Dobra, panie piesku. Hopsa. Okej, okay. Słuchaj, stary, sprawa wygląda tak. Mam 3 kości, dostaniesz 1 i nie więcej, bo mnie nie stać. Uwaga. Czekaj, muszę to zobaczyć, czekaj, już lecisz. No. Uwaga. Nie, dać mu drugą. Daj drugą, jak nie zechce, to niech idzie się. O, idziesz. Dobra, teraz jakieś wyjście trzeba zrobić. Bo on tak, wiesz, na zasadzie, że od nas obojga musi dostać. No, przesuń się. A, dobra, udało się. Chodź, piesku. O, zalałem go wodą. No jak mogłeś, pieska? Utopi się. Nie no, zaraz wyjdzie. O, jak sweet. Otrzepał się z wody. No chodź tu. No, teraz tu. Czekaj, tu jest miecz. O, no, jeszcze trochę. Chodź. Piesku. A słyszałeś, że w kolejnej wersji Minecrafta będzie można psy rozmnażać? Mówiłem ci, nie? Mówiłaś? No, będzie fajnie. Zrobię sobie armię psów. W końcu się poczuję, jakbym miał przyjaciół. Jezu, mutant nam wyrósł, wiesz? Jaki mutant? No drzewo. Ja zawsze wszystkie te wielgaśne drzewa mutantami nazywam. O, rzeczywiście, drewienko. Idę do niego. To idę do żelaza i liczę, że mi nic nie zje tam. A mam jeszcze mączkę kostną. To coś z niej zaraz zrobię. Tu jest creepuś. A żelazo jest tu chyba. W ogóle widziałem taką epicką metodę ścinania tych wysokich drzew. Tych takich stajgi itp. itd. Creeper, spadaj. Jezu, ile tu creeperów. Nie, ja tu nie pójdę teraz. To już tu jest mordownia. Idę ci. Ale patrz, pomogę. Bierzesz drabinkę, dajesz 1 klocek wyżej, wskakujesz na nią i wspinasz się na drzewo. Dzięki temu jesteś 3 klocki nad ziemią, możesz ściąć całe, potem ścinasz te 3 klocki drewna, co pozostały na ziemi, drabinka sama odpada i idziesz dalej. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, ale jest fajne. Dla pomysłowa, naprawdę. Jej, nie, ja bym to drzewo nie ścinała, bym je zostawiła, jest za bardzo fajne. Ale potrzebujemy drewna. A jeszcze wyrośnie takie na pewno. Ty masz siekierę? Jedną. Nie, tak się po prostu pytam. Z ciekawości, czy też łapką to drzewo tłuczesz jak ja, czy nie? Ja łapką sobie pomagam. O, jabłuszko mi wypadło. No, z tymi jabłuszkami to jest fajne, że to dodali. No, przynajmniej jakieś sensowne. Wcześniej jabłuszków nie było. Znowu śnieg nam pada. Czy to wszystko? Nie, jeszcze pod tobą jest. Ale na górze czy czegoś nie ma? O, jeszcze tam coś jest. Tam chyba. Tam, o tu. Widzisz? No właśnie tam. Ja widzę. Dobra, chyba tyle. To idę na dół powoli. Tylko jeszcze to. Drewno. No aż mi się kilo, znaczy nie kilo, tylko
Siekiera zepsuła. Tam jeszcze drzewo zostawiłeś, wiesz? Na liściach. Ale to nic. Gdzie? O tu. Ale w sensie, że no. Jako itemki, wiesz? A, ale to spadnie. Dobra, już pozbierałam szczęście. 11 sezonek mamy. No ja mam 3 kostki mączne, więc można tutaj coś urosnąć. Tutaj posadzę te drzewa i tyle. Dobra, chodź z tym drzewem. Zrobimy, nie wiem, jakiś zarys tego naszego domku i wartałoby już kończyć. Rzeczywiście, pół godziny minęło. Nawet no. Nie zauważyłem. Bo tak świetnie się gra. Dobra. Też tutaj ten szybko domek. Zrobię mu ściany chociaż. A, to czekaj, ty tam masz już tego. Craftinga. Tego? Craftinga. No, ja poleciałam do domku, żeby ci ten deski robić. Zrobię chyba taką małą werandę, chociaż niech ja pomyślę. Trzymaj. Dobra, zrobię werandę, najwyżej nie wyjdzie. Chociaż nie, drzwi też na innym miejscu. No, dobra. Schodki się zrobi podwójne, to zrobimy tak. Siup, siup, siup. O. Gdzieś trzeba będzie jeszcze szybę dać. Właśnie, jest sens robienia okien z przodu i z tyłu. W sensie na tych dwóch ścianach, skoro dwie boczne ściany będą tym. No, będą te dwie boczne niech sobie będą, ale kurczę, coś nie trafiam. Ale no, jakieś z przodu czy z tyłu też by się przydało. No niby. Dobra, jest okienko, zrobimy. A ja do naszych świnek pójdę. Zrobię jeszcze Karolinkę. O Boże. O, drzewo przede mną wyrosło. Dobra, mamy dużo drewna fajowo. I to drzewo przy okazji zbije. Tu. Kurczę, tak nie wyjdzie. Dobra, zrobimy tutaj taki przedsionek mały. Tutaj będzie przedpokój. Tutaj będzie przejście. O! W przedpokoju będą podstawowe narzędzia jak workbench. Zrobię jeszcze płytki naciskowe. A jest Karolek. Myślałam, że Karolek. Karolek urósł. I zrobiliśmy mu przyjęcie urodzinowego. Zrobiłem taki patent, że już drzwi same za tobą się będą zamykać. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Dobra. To jeszcze zrobię ściankę. Mamy Karolinkę. Skrzynkę wrzucę taką na jakieś pierdółki. Już jest Karolinka jeszcze. O, brakuje tylko tych. O, a tutaj zrobimy wejście na górę. Super, będzie ładnie. Schodki, schodki. Siup. Jak ta weranda wygląda? Nawet. A zaraz potem się zrobi jakoś ładniej. Dobra, tutaj będzie wyjście na górę. Słodko. A tutaj zrobimy jakiś tajny pokój zwierzeń. Tutaj trzeba w takim razie tak. To czekaj, ja po to szkło pójdę. Zgoda. A jeszcze możesz pochodnie, jeżeli gdzieś tam są. Mogę je pozbierać co najwyżej, wiesz. No to tak, nie wiem. Ze 4 by się chociaż przydały. Zrobić z tego szybę? Z tego szkła? Czy jako... No możesz. Dobra, tutaj będzie fak schowek. Namiotku. Okej. Dobra, będą ogólnie 2 pięterka, więc myślę, że całkiem ładnie będzie. Póki co tutaj nie będę tego jakoś wykańczał, jeżeli chodzi o dach.
bo trochę drewna brakuje, ale będzie, myślę, że całkiem elegancko. Dobra, mamy tak, przedpokój. Mamy schowek na miotły, gdzie zamkniemy Harry'ego Pottera. I drugie piętro tutaj będzie. Dobrze. No pewnie by się przydały, z tej naszej norki trzeba byłoby je pozabierać. Dobra, drewno i tak mi się kończy, więc więcej tutaj nie zrobię. Dobra, są szyby. Ja jeszcze mam 5 drewna przy sobie. Do schowka na miotły wlazłam. Dobra, to ja włożę do skrzyni jakieś tam mniej potrzebne rzeczy. Dobra. Zobacz, jak to od dołu wygląda. Dobra. Fajnie wygląda. Taki domek na drzewie trochę. Dobra, jak zrobię dach, to jeszcze zrobię tą werandę, żeby była ładniejsza i żeby się spaść nie dało na dół. Bo teraz się zabić można. Dobra, pierwszy pełnoprawny domek, który można nazwać domkiem. To co, idziemy zbić tą tabliczkę i będziemy kończyć? Jaką tabliczkę z domkiem? Bo tam jest, że zrób sobie domek, tylko jest później druga tabliczka, że ten domek ma być z cegieł. A, no to cegieł to jeszcze nie mamy. No, choć jeszcze Karolinkę zobaczyć. Trzeba by poginę się wybrać, ona gdzieś tam jest na dole. To jest Karolinka. Ale zależy też z jakiej cegieł, bo nie jest jasno powiedziane, jakie to ma być cegły. No. Ciekawe, jak Karolinka się czuje, będąc wieprzem. Nie wiem. No mamy Karolinkę. Gdzieś Karolik tu jest. W ogóle fajny patent jest na owce. Możesz nim zrobić płeć. Jedne owce farbujesz na różowo, drugie na niebiesko. Jest 50% szans, że odziedziczy kolor po mamusi albo po tatusiu. I wtedy... Patrz tam. Patrz na żomek. No, sorry, ale my zrobiliśmy go dla siebie, nie dla lokatorów. No już, na parapetówę się wbili. Ja może im kwiatki zaniosę, to sobie pójdą. Przecież jeszcze wódki nawet nie kupiliśmy na imprezę. Czekaj, ja tutaj mam patent na nich. Kurczę, pokładam. Kripuś! Nie ten patent. No i tak ukradłem. Jest. Ej, ale... Co się stało? Spadł. Ale to już chodzi na górę powoli. Dobra, to ja może to trochę oświetlę. No dużo pochodni nie mam, ale... Dobra, tymczasowo dam tutaj. Jest w gledzie. Powinno być fajnie. No, pięknie. No, mi nic nie zrobił. Prawie, że. Ale zrobił wielką dziurę. A za to dirta mamy. Ale jaką symetryczną zrobił. Jak nie patrzeć? Co ty dirtem plujesz? Ja nic. Nic wcale. Dobrze, chodź teraz pod tabliczki. Tam zobaczymy z tym domkiem. Tak w ogóle tutaj mamy jeszcze jednego pieska osamotnionego i krowę. O, krówka. Tylko by się dwie przydały. Ej, jedna na mleko wystarczy. Ale zobacz, tamten jest jeszcze... A? Piesek. A puść shifta. Nie. I nie posuwaj mnie tytułu. Dobra, niszczymy to podium. Możemy zniszczyć w sumie. Bo jak raz mamy przybliżenie, to już po nic nam. Mhm. Dobra. Co my tu mamy? Możemy potem znaleźć, znaczy nie znaleźć, tylko zdobyć cegłę. Rzeczywiście jest make a house, a potem jest dopiero make a brick house. Mm-hmm. I nie jest określone, jakie to mają być cegły. Więc wiesz. Get to the bottom of the ant farm. No to ja też byłem na samym dole. To pyk. No to dobra. Wiaderko by się przydało. A, rzeczywiście, musimy pójść jeszcze potem po żelazo. Bo no już tam było na dole, tylko kilof musimy zrobić. Mam, już jest przygotowany, masz. Potem już, możemy... No. Potem możemy jeszcze zrobić żelazną zbroję. Bo to jest coś w tym stylu.
Ups. O, to jest Make a Sizable Wheat Plantation. No to plantację zboża też właściwie mamy, a jest całkiem duża nawet, No nie? spore, nie jest tylko na dwa na zboża. Dobra, to ściągam. Ewentualnie teraz, jak się stamtąd wyprowadzimy, to możemy ją całą tam O, zasiać, właśnie, rzeczywiście. no. Czu, 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 No to czu. źródełko wody, co mamy zrobić, no to się zrobi się. O, find a lava pool. No to lawę to ja znalazłem już. No już, no mnie tam na dole nie było, to nie widziałam. No też wiaderko No by i się tyle przydało na chyba. ten. Na wiaderko, na lawę, żeby generator kobla zrobić i żeby zrobić obsydian, żeby portal natomiast zrobić. Właśnie, słuchaj, masz ten żwir? Żwir, no włożyłem go chyba do skrzynki. Bo musi być, słuchaj, bo tutaj mamy zrobić portal do piekła, ale jak portal, to potrzebna jest zapalniczka, żeby go zapalić. A ze A, żwira musi rzeczywiście. krzemień wyskoczyć. No, no, to możemy potem pobawić się w robię fak, zapalniczki. Pobawimy się. Patrzę, dzisiaj zrobiłam natomiast rządek drzewek. Ty ostatnio zrobiłeś rządek kwiatków, ja dzisiaj rządek drzewek. Na następny ten odcinek ciekawe, czego ty rządek zrobisz. A w domu wszyscy zrobi? Widać. Dobra. Żebyś nie był sam. Już. Dobra, może już to kończmy. Dobra. No to żegnamy się z wami. Dziękujemy wam ogólnie za wszelkie rady udzielone nam po pierwszym odcinku. Nie pluj wirtem. I ewentualnie liczymy na kolejne po dzisiejszym odcinku. I zapraszamy na kolejny odcinek. I co więcej? Nom. Nam. Nom. No to trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. No, cześć, pa.